matko. I wreszcie dzionek, kochani. Piątkowy, słoneczny, piękny dzień. Cóż mi tam ktoś na bramie przywiesił? Pewnie jakaś informacja, że będą zbierać ubrania albo, nie wiem, ulotka odnośnie wyborów. Zbiórka odbędzie się w poniedziałek. Zobaczcie, weź udział w waszej akcji. Zbiórka odzieży. No, tak myślałam. Matko, jak mnie razi. Dzień dobry, kochani. Witajcie serdecznie. Kolejna część vloga. Wczoraj było Boże Ciało. Oczywiście byłyśmy na Bożym Ciele. Wszystkie trzy. I brałyśmy czynny udział. Ada spała kwiatki. Ja tam, słuchajcie, pomagałam nieść obraz. I co? Mamy piątek. Dzisiaj sobie zaplanowałam sporo rzeczy. Między innymi będę robić porządek na poddaszu, mimo że jest bardzo ciepło. A u mnie na poddaszu jest naprawdę gorąco. Ale jak sobie zaplanowałam, że zrobię porządek ze słoikami, bo tam mam, słuchajcie, taką spiżarkę ze słoikami pustymi. Trzeba przeanalizować, co jest potrzebne, co jest niepotrzebne. Kurki, halo! Dzień dobry! Wychodzimy! Proszę bardzo, panie wychodzą, panie już siedzą na gniazdach. Będą znosić jaja. Idą, zobaczcie, idą. Idą, Matko Święta, idą. Folii z pomidorami już nie zamykamy na noc, więc jest jedna, słuchajcie, jeden obowiązek w ciągu dnia, wieczora i rana mniej. Tak naprawdę to tylko taka, wiecie, opieka nad tymi pomidorami, czyli czy podlewanie, jakieś obrywanie, nawożenie i tak dalej, Boże, jakie one są już wielkie. Zaraz Wam pokażę te moje pomidorki. I co? Dzisiaj chyba przyjedzie do mnie teściowa i coś tam będzie w tych pomidorkach robić. Także ogarnię. Grześka nie mam, pojechał. Jest bardzo, bardzo daleko, bo w Szwecji, kochani, i to nie był transfer samolotem, tylko busem, więc akcja niezła, słuchajcie, przejechać taki szmat drogi i prom, i cuda. No ale najważniejsze, że dojechał, że jest wszystko w porządku i że jest zadowolony. No dobra, kochani, pokażę te pomidorki. Powoli się budzę, jeszcze oczka mam małe. Adusia też się obudziła. Dzisiaj piątek po Bożym Ciele, to też dzieci mają wolne ze szkoły. I jesteśmy wszystkie trzy w domu. Jutro natomiast, kochani, do fryzjera jadę. Wezmę też Adę do fryzjera, żeby podcięła sobie włoski. Chociaż końcówki. I mam zrobić przegląd Agatki samochodu. I nie wiem, co jeszcze mam załatwić. Ale na pewno to zrobię. No i jak tam moje pomidorki? Kwitną, kochani, kwitną pomidory. Są piękne, grube, takie, wiecie, naprawdę zadatne, jakby to powiedziała moja teściowa albo mama. Oj, tu są już pomidorki, zobaczcie. Zielone pomidorki są, są. Także zawiązują się, czyli są, zapylają się i to jest najważniejsze. Można by troszeczkę przeplewić te pomidory. Ale nie motyczką, kochani, bo można by uszkodzić system korzeniowy pomidorów, bo on jest bardzo płytko. Jedynie wchodzi w grę takie wyrywanie ręczne chwastów. No dobra, kochani, idziemy z folii. Jak to mój ogród? Wszystko pięknie rośnie. Tutaj widzę, że nie wiem, czemu się tak zniekształcają te słoneczniki, kochani. Takie dziwne. No ale może taka jakaś odmiana. Wczoraj zerwałam końcóweczkę, resztkę. Chociaż pierwszy raz zerwałam ten rabarbar. Takie były naprawdę bardzo cienkie. Upiekłam ciasto rabarbaru. On musi być chyba przesadzony. Nie pasuje mu to miejsce. Jakże tam ta moja mięta cytrynowa. Nic się nie dzieje. Wszystko pięknie. Widocznie się przyjęła. Pietruszeczka piękna, buraczki super. Liście buraków będę mogła dawać piance do jedzenia, bo już czytałyśmy z Agatką, że można. Koperek też jest super, wystrzelił do góry. Tyle koperku mi wystarczy. Ja tak naprawdę potrzebuję koperek tylko i wyłącznie do ogórków kiszonych. No i ewentualnie do ziemniaczków, na ziemniaczki młode. Tutaj te ogórki są kupne, czyli kupione i wsadzone i też ładnie się już rozkrzewiają. Tutaj natomiast ogórki są nasze, czyli
O, to są nasze ogórki, słuchajcie, które były siane za pierwszym razem bardzo, bardzo wcześnie. Natomiast te malutkie w środku są dosadzane, bo nie wychodziły, nie wiedzieliśmy, wyjdą, nie wyjdą, więc musieliśmy jeszcze raz zasiać ogóraski, no ale wszystko jest ok, wszystko na dobrej drodze. Dobra, idę do domu, kochanie, truskawki pięknie nadal rosną, ja obrywam, jeszcze w domu mam, słuchajcie, takie 5-litrowe wiaderko, muszę obrać, zblendować i zamrozić. Obchód ogrodowy zrobiony, wszystko żyje, funkcjonuje. Słuchajcie, na tarasie też kwiatki pięknie rosną. Jedynie obawiałam się o tego kwiatka, który jest tam na parapecie, na oknie w cieniu, że może nie będzie rósł, ale też ładnie rośnie. Widocznie tej roślince tam wszystko pasuje tak jak trzeba. I czereśnie czerwienieją. Będzie coś z tego. Parę sztuk, co prawda niewiele, bo wiecie doskonale, że był przymrozek i wszystek. Że był przymrozek i kwiaty opadły, przemarzły i tych owoców jest naprawdę znikoma ilość. Kurczę, przyjemnie posiedzieć, słuchajcie, tak z samego rana, nie spieszyć się, do pracy nie muszę iść. Nie biegnę, nie zastanawiam się, decyduję sama o tym, co będę dziś robić, czy mam ochotę, czy nie mam ochoty. Świetny czas, świetny moment w tym tygodniu, że można się tak naprawdę zatrzymać w tym pędzie takim pracy i szkoły i wszystkiego. Ada się cieszy, bo już niedługo zakończenie roku szkolnego, więc będzie leżeć do woli, wakacje pełną parą. Będzie mogła często bywać właśnie u dziadków na wsi. Tam, słuchajcie, ma mnóstwo, ale tu mnóstwo atrakcji, bo jest mnóstwo sprzętów gospodarczych. Są też zwierzęta, mam na myśli pieski, mam na myśli kotki, mam na myśli kozy małe, które już takie małe nie są, bo przecież urosły. Dobra, moi kochani, jeszcze 3 sekundy tak bez kamery, pooddychać, pomyśleć i działamy dalej. No moi drodzy, popołudnie mały wypad, ale zanim, słuchajcie, zbiera się znowu burza, chmura taka okropna chmura. No, ale co poradzić? Chmura, burza, słonko jeszcze, słuchajcie, wysoko, a my zbieramy się z Adusią i jedziemy, kochani, na taką małą zachciewajkę, a gdzie się zachciało loda z McDonalda i mi też, także McFlurry dzisiaj będzie jedzony. I tak, kochani, jest godzina 18:00, a tu jeszcze piękna pogoda. Co prawda idzie chmura burzowa. Idzie chmura burzowa i pewnie będzie jakiś deszcz albo burza. Mamy taką małą zachciewajkę z Adusią, obiecałam jej i jedziemy do McDonalda. Nie jest to daleko, słuchajcie, od nas, więc może takie McFlurry zjemy sobie dzisiaj. Czy jeszcze coś się zobaczy, ale na pewno będziemy sobie siedzieć na zewnątrz, czyli nie w środku w McDonaldzie, tylko na zewnątrz, na ogródkach. No chyba, że przyjdzie deszcz, to pójdziemy do środka, tak? No. No dobrze, jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj same. Agatka pojechała do pracy. Z racji tego, że dzisiaj... Zapięta jesteś? Z racji tego, że dzisiaj jest... Zamknij okno. Bo mi huczy po uszach. Jest piątek, ja mam też, wiecie, wolne. No to tak spędzamy czas razem. Dzisiaj byliśmy 2 razy, słuchajcie, na rowerach. Raz byłyśmy w poszukiwaniu magicznej skrzynki, paczki. A nie zdobyłeś nie, jej. Tak, bo coś tam, słuchajcie. Bo... A drugi raz to po obiadku Ada mnie wyciągnęła jeszcze na taki rowerowy spacer na cmentarz i z powrotem, więc też troszeczkę nam się zeszło. Jak będziemy wracać z McDonald's, to wstąpimy na chwilę do Dino. Co tam, córeczko? I muszę jakieś pomidory kupić, ogórki, bo mi się kończą w domu, a teraz, wiecie, czerwiec to takie podstawowe jedzenie domowe, to właśnie pomidory, ogórki i jakieś takie
No truskawki, wiadomo, truskawki mam swoje. Kupiłam wczoraj, przedwczoraj ziemniaki młode. I wczoraj jadłyśmy sobie właśnie te ziemniaczki. I powiem Wam, że drogie, 5 zł, 5,90 trzeba dać za kilogram ziemniaków. Nie wiem jak truskawki, bo jak już mam swoje, to się nie interesuję, nie kupuję. Natomiast pomidory około 10-11 zł, tak u nas te ceny mniej więcej wyglądają. A jak u Was? Na pewno na jakimś targu, gdzieś tam na ryneczku, mogą być tańsze, no bo jak jest duży wybór, dużo stoisk, no to i automatycznie te ceny są tańsze. Natomiast jeśli się idzie do warzywniaka i nie ma wokół nigdzie innego takiego jakiegoś miejsca, gdzie można kupić, typu targ, bazar, no to ta cena jest taka, jaka jest. No dobra, jedziemy, Adusia? Zapięta, zapięta. I widzimy się później. Poznajecie tą ścianę? Matko, znowu idziemy do galerii, ale tym razem dlatego, że pada deszcz. Zostawiłyśmy kolejne auto na przegląd, tym razem Agatki. Mam ze sobą Adusię. Cierpliwie wytrzymała, jak byłam u fryzjera, tak? Chodź, córeczko, chodź. Tylko uważaj na samochody, dobra? A ja, słuchajcie, prosto od fryzjera i co? Deszcz zmoczył moją piękną fryzurę wyczesaną przez panią, wykoloryzowaną i tak dalej, troszeczkę rozjaśnioną. No nic, nic nie poradzimy. Taka natura, taki urok. Pada, nie mamy żadnej parasolki, jesteśmy w sandałach. Matko święta. Dobrze, że Agatki w samochodzie była taka kurteczka jeansowa. Adusia ma kurtkę jeansową, więc tyle nas uratowało. Adusiu, chodź tędy, tędy, Kroniu. Tędy. Tak, Agatka jest na wszystko gotowa, tak? Tutaj wyjmij sobie ten kołnierzyk, bo ci się zawinął, dobrze? I jeszcze pójdziemy teraz, Adusiu, tędy. Proszę. Pójdziemy do Martesa, kupimy. Co kupimy? Mama, nie pójdziemy do Martesa. I teraz do Martesa pójdziemy. Po ten. Po. Nie okularki, tylko po maskę do pływania. Ok? Dobra, idziemy. Są zakupy, kochani, wszystko prawie kupione, łącznie z gwizdkiem, pokaż Adusiu, łącznie z gwizdkiem, ciekawe na kogo będziesz tak gwizdać, fajna ta torba taka, wiecie, materiałowa, kilka rzeczy kupionych, będzie na następne zakupy, teraz pójdziemy do Action po ręczniki, Adusiu, do Action, po ręczniki. Szukamy, szukamy ręczników Action. Ja sobie jeszcze popatrzę. Ja koszyk? Dobrze. To tylko ja koszyk. Wrzucę sobie te rzeczy. A ty idź sobie tam, gdzie chciałaś. Zobaczmy, co tutaj dzisiaj ciekawego. Ostatnio szukaliśmy tych lodówek turystycznych, ale elektrycznych. Ale nie elektrycznych do samochodu, ale do gniazdka. Turystycznych do gniazdka, ale nie było. A jak były, to były tylko w MediEkspercie za 350 zł najtańsza. Także trochę to kosztowało, więc nie kupiliśmy przynajmniej na razie. Słomeczki plastikowe do mycia wielorazowego użytku. No nie wiem. Już chyba wolę takie. I też mogę je w sumie umyć. Potrzebuję plastikowy pojemnik na sól. To jest szklany. Glas, to jest szklany. Zaraz zobaczymy, co dalej. Dobra, i teraz tak. Tutaj mamy ściereczki, a ja szukam ręczników. Ręczniki. Zobaczcie, jaka wystawka Pink Staffa. Mam tego Pink Staffa, mam tego Pink Staffa. I tego też mam. I co, jestem zadowolona. Ogród. Podlewaczka, konewka ze zraszaczem.
że jednak nie. Co, córeńko? A to na komary, wiesz? Śpisz, a to zabija komary. Ja wiem, że mamy. Czasami staram się pilnować, żeby tych komarów nie było. Latarenki. Tak? Mhm, taki świetlny sopel, tak. Mhm. Można by, wiesz co? Myślę, że on się sam ładuje i się go zawiesza. Widzisz? Takie wiszące. Fajne. Ładnie to może wyglądać. Tutaj natomiast są te solary takie na ziemię chyba. Po ile nas? Solarna zestaw 3 sztuk. Podłogowa stal nierdzewna 15,99. Taka lampeczka. Ale jak ją zainstalować podłogowo? Mama, kokosa. Mhm. Ada oczywiście ogląda jakieś kubeczki. Tutaj coś, jakieś płyny. Dalej szukamy mojego bidonu. Wiem, Kotuniu, że szukamy bidonu, ale tutaj to raczej go nie kupimy. Świetne donice. Mhm. Przejdziemy dalej. Co my tu mamy? Szkło, szkło. Szkło to raczej nie. Przejdziemy dalej. Szukam tych ręczników plażowych, ale najwidoczniej się wszystkie wykupiły. Tu jest tylko mata. Tu jest jakiś ręcznik plażowy, ale to nie o takim ręczniku mi chodziło. Jest szansa, że po prostu są najzwyczajniej w świecie wykupione. Trzeba było wtedy brać, jak były. Chodź, córeczko. Zobaczymy jeszcze z tamtej strony, bo one z tamtej strony były. O, takie świetne pojemniczki, jak chcemy do samolotu. Pokaż, co to jest. Mhm. Co to w ogóle jest? Jakiś różny miks. Mama, i to. Ale nie wiadomo, czy ono może takie. Trzeba by Agatki zapytać. Banany to pewnie może. Co tutaj pisze? Szukamy Polski. Bezbożowa karma pełnoprocesjowana dla królików, miniaturek, świnek morskich. No spróbujmy. Weźmiemy, zobaczymy, czy Agatka nam pozwoli. To nie o to chodzi, o to chodzi. Dobra. No i co z tymi ręcznikami? Nie ma tych ręczników? O, tutaj są. O matko. O królowo. Są ręczniki. Weźmiemy. Dla Adusi niebieski. No. Niebieski. Ciekawe, jaki Agatka będzie chciała. Włóż sobie ten niebieski tam. A dla Agatki? Agata lubi różowy. No to taki weźmiemy, nie? Dla Agatki. Włóż. No, moi kochani, wróciły z miasta. Pianka, zejdź. Zejdź, bo się boję, że mi coś obgryziesz. Idź, uciekaj. Uciekaj, musiałam ją trochę przegonić. Słuchajcie, 1 czerwca, Dzień Dziecka. Wzięłam Adę ze sobą, było ciekawie. Adusia była dosyć pomocna i naprawdę grzeczna. Byłam u fryzjera. Także same odrosty zrobiłam sobie, końcówki włosów podcięte, pięknie wydegażowane, ślicznie będą wyglądać. To już jest, słuchajcie, zrobienie włosów. No fajne. Zrobienie włosów już, kochani, na cały okres wakacyjny. Mam strasznie dużo odrostów, mam sporo połamanych włosów. No wiadomo, jak to z włosami rozjaśnianymi. Jest ciekawie. No ale umówiłam się dopiero na połowę września na kolejną wizytę do pani fryzjerki. Słuchajcie, byłyśmy w kilku sklepach, gdzie byśmy dzisiaj nie były. Załatwiłam najważniejsze, przegląd auta mojej Agatki.
I słuchajcie, przegląd jest zrobiony. Okazało się, że jedna żarówka jest spalona od krótkich świateł. I pan, słuchajcie, za free po prostu wymienił mi tą żarówkę. Na szczęście nie musiałam iść kupować tej żarówki na stację paliw, bo po prostu była w drzwiach samochodu. Widocznie mąż kupił na wszelki wypadek. I taki wypadek się stało, że właśnie taka żarówka się spaliła i była potrzeba wymiany. Pan dosłownie w 2 minuty wymienił żarówkę i mamy już wszystko zrobione tak, jak trzeba. Drugą rzecz, jaką miałam załatwić, no to wiadomo, fryzjer. Trzecia rzecz to zakupy różnego kalibru. Chciałam kupić mojemu mężowi spodenki na wakacje, ponieważ zamówiłam z 4F-a i je zwróciłam, bo kupiłam je po prostu za duże. A to też były takie dresówki, więc niekoniecznie mi odpowiadała ich, może nie jakość, ale po prostu, że to są takie bardzo nieformalne spodenki, raczej takie, wiecie, no sportowe, czyli nie wszędzie się będą nadawać na ten okres wakacyjny wyjść. Słuchajcie, byłyśmy też w Martesie, byłyśmy w Action, byłyśmy w Smyku, byłyśmy w Diversie, byłyśmy też w 2 Biedronkach, szukałam mleka na promocji, niestety nigdzie nie ma tego mleka już, zostało ono wykupione totalnie. Byłam w Media Ekspercie, bo chciałam Agatce kupić taki kabelek przejściowy, też nie było tego kabelka. I w sumie wyjdzie w praniu, gdzie jeszcze byłyśmy. Może po kolei. Byłyśmy najpierw w Martesie, słuchajcie, zakupiłam dla Ady takie rękawiczki. Aduniu, ciutko. Rękawiczki do rolek. Wiecie, jak się przewróci, to żeby sobie nie obiła rączek, jak łapie się na chwilę obecną, ona używa moich. A ona ma tutaj takie fajne, zobaczcie, poduszeczki, że ta rączka się nie zdrze w żaden sposób, czy to będzie hulajnoga, czy to będą rolki, jak się przewróci na łapki, no to tych łapek nie obedrze. Takie rękawiczki kosztują 39 zł, 40 zł. Fajne, ładne, niebieskie, Ada chciała niebieskie, takie troszeczkę chłopięce, nie Adusiu? Ale bardzo ładne, sympatyczne i takie właśnie na ten wiek jej, czyli MK wzięłam, fajne, bardzo sympatyczne, ładne rękawiczki, to jest jedna rzecz. Daj mi te okularki, córciu, zdaj na chwilę. Kupiłyśmy też wakacyjne okularki, znaczy okularki, maskę do pływania. Ada zawsze miała okularki, że nosek był już w wodzie. Natomiast tym razem, słuchajcie, mamy takie okularki fajne, zabudowane, mam nadzieję, że będzie jej się w tym dobrze pływać i będzie wyglądać w ten sposób. Nawet by na mnie były te okularki. Myśmy kupiły uniwersalny rozmiar junior. Jest też uniwersalny rozmiar dla dorosłych. Na szczęście podeszedł pan i nam wytłumaczył, jaka jest różnica. Co by te okularki nie były najzwyczajniej w świecie za duże. Ale nie będą. Nie będą. Mi niepotrzebne, słuchajcie, ja tam za bardzo zawodą nie jestem. Adusiu, ile te okularki kosztowały? 79,99, 80 zł, zobaczcie, junior. Takie okularki do wody na wakacje. Jeśli chodzi o Martesa, to jeszcze kupiłyśmy dla Ady buty do wody, buty do chodzenia po piasku i kamyczkach. Nie wiem, tu jakąś plankę miał, ale słuchajcie, ostatnią parę wzięłam w tym kolorze, były jeszcze różowe, ale Ada nie chciała różowych, całych różowych. Tutaj mają rzepkę, także powinno się zgrabnie zdejmować i nakładać. Coś mi tam wyszło na promocji, wiecie, tutaj te klapki kosztują, no szkurcze, nie ma, bezcenne są, słuchajcie, może znajdę paragon, to powiem. 34 rozmiar, mamy te buty. Buty dla mnie, buty dla Agatki i buty dla Grześka już mamy, bo mam sprzed chyba 3 lat te buty, nam nóżki już nie rosną, stopy, mam na myśli stopy, więc te buty mamy, słuchajcie, no ileż się ich używa, a ta sobie kupiła gwizdek, gwizdek sędziowski, nie wiem komu będzie gwizdać, a jaki profesjonalne, zobaczcie, tu ma ustnik gumowy, dajcie spokój, super pluper, zawieź sobie proszę. Czy ja jeszcze coś kupiłam w Martesie? Tak, kupiłam fajne takie sportowe spodenki dla mojego Grześka, zobaczcie, jedne takie sportowe, wcale nie były tanie, 120 zł i tym razem wziąłam Elki, Aduniu poczekaj, nie przerywaj mi, Elki 129,99.
Co tu więcej pisze? No nic więcej nie pisze. Tyle, że są takie fajne, sportowe. Nie za długie, nie za krótkie. W ładnym, można by powiedzieć, szarym, technicznym kolorze. I jeszcze kupiłam mu spodenki do pływania. Bardzo ładne, zobaczcie. Czarne, fajne spodenki do pływania. I tutaj pod spodem mają tą siateczkę, wiecie, a la majteczki. I te spodenki, one są za 119 zł, ale wiem, że coś kupiłam taniej, tylko nie pamiętam co, bo coś tam była promocja. No dobrze, czy myśmy coś jeszcze wzięły w Martesie, Adusiu? Chyba już nie. Przechodzimy... Nie no, torba to tam torba. Przechodzimy teraz do Action. Action kupiłyśmy, Ada mówi Action. Action. A ja mówię Action. Kupiłyśmy słomki plastikowe wielorazowego użytku. Kupiłyśmy kolejne dwa ręczniki, bo mamy dwa, ale wzięłyśmy kolejne dwa dla Ady i dla Agatki. Tak, żeby każdy z nas miał swój ręcznik, a żeby już nie brać tych takich dużych, normalnych ręczników. Ja już Wam kiedyś pokazywałam te ręczniki. One są takie, zobaczcie, w prążek. Prążek, nie żadne jakieś tam, wiecie, że z jednej strony milusińskie, a z drugiej strony to już takie w ogóle. I one są takie naprawdę duże, chociaż te są mniejsze, mi się wydaje, a może mi się tylko wydaje. Wydaje mi się, takie same. Wzięłyśmy niebieski, zaraz wrzucam do pralki. I jeszcze różowy dla Agatki. Wzięłyśmy też różowy. I słuchajcie, już mamy komplet ręczników jednakowych dla całej rodziny. Fajnie. Upierzemy tylko, tak żeby nam pięknie pachniało naszym płynem do prania i pukania. W Action wzięłyśmy też rybki do rzucania na basen, żeby można było nurkować po rybki. Wcześniej gdzieś tam widziałam takie ośmiorniczki, Adusiu? Ośmiorniczki. Ale ośmiornice... Wiem, no żeby się nie myliło. Te ośmiornice nie były w Action, tylko były w Martesie i były bardzo drogie, więc nie wzięłam. Pianka! I to są takie ciężkie rybki, które po prostu zatapiają się w basenie. O, 3-4 sztuki, więc będzie łatwo je zabrać, spakować do walizki i na wakacje do takiej zabawy nurkowanie będą idealne. Nie były drogie, 10 zł maksymalnie. Kupiłam też 4 kartki urodzinowe i to są kartki niepersonalizowane, co mam na myśli, że nie jest napisane z okazji 8 urodzin, 7, 5, 15, tylko po prostu z okazji urodzin, ja je uwielbiam, bo po pierwsze są takie jakby trójwymiarowe, a po drugie można sobie wpisać swoje życzenia. Po trzecie, kochani, no przepięknie, przecudnie wyglądają i jeszcze mam taką. Dwie wzięłam stricte dla chłopca i dwie dla dziewczynki. Będą jakieś urodziny, to na pewno je wykorzystamy. Mamy jeszcze, w Action wzięłam sobie takie te ciasteczka, takie jakby karmelowe. Mini strop waffles, mini karmel, coś tam, świetne są. W Biedronce to są takie duże. To jest jeszcze z Diversa. Nie, nie, nie. W Biedronce to są takie duże koła, a tutaj można kupić taki mini na jednego kęsa, ja tak mówię. To dlaczego pisze Divers? No bo nie, ja mówiłam o Action, w Diversie. Słuchajcie, w Action jeszcze kupiłyśmy... Mam nadzieję, że Action. Rozerwała mi się torba. Adusiu, przynieś jakąś reklamówkę z kuchni. Taka torba z jedzonkiem dla... pisze tutaj dla mini lopów. Czyli dla miniaturek królików i dla świnek morskich. Pianka, widzisz, co się stało? Wysypało się, tak żebyś musiała wszystko zjeść, tak? Taka zadowolona, słuchajcie. Pachnie różnościami, bo jest i tu marchewka, i są takie, wiecie, jakieś pożywniejsze rzeczy. Jest pietruszka i jakieś kawałki trawki. No wszystko, mydło i powidło. Nie wiem, czy to... Nie, pokaż pudełko. Nie, bo to jest cioci pudełko, bo zanieś córciu. Inne pudełko przynieś. Albo przynieś jakąś reklamóweczkę, dobrze? No święty panie, 600 gram. Takich właśnie przysmaczków dla naszej pianki kupiłyśmy. Niech sobie je, przynajmniej się czymś zajmie. Słuchajcie, co jeszcze kupiłam dzisiaj? Byłam w Diversie i w Diversie
można było kupić dwie rzeczy, druga była taniej 20%, więc po pierwsze kupiłam spodenki dla mojego męża. To są takie spodenki ala jeansowe, bardzo ładne, które nadają się, słuchajcie, gdzieś wyjść. Słuchajcie, zobaczcie, jakie piękne spodenki. Mam nadzieję, że rozmiar będzie idealny. Ja kupiłam te spodenki w rozmiarze niby L-ka, W32, no tak mi pani powiedziała, że to W32 to jest L-ka, ale też są lekko naciągliwe. Ale za to jakie ładne, zobaczcie. Niedługie, nie krótkie, naprawdę nie są krótkie. Ślicznie wyglądają, piękne, takie jakby szaro-czarne. O, dziękuję ci, Soruniu. Zaraz tutaj wrzucimy i zanieś to do Agaci do pokoju, dobra? A to już niech leży, to ona zje. I słuchajcie, taki gumka jeans, fajnie wyglądają, sama bym takie spodnie, spodenki chciała i one kosztują 159 zł, dużo, ale po pierwsze firma, po drugie no jeans, no to one, oni się cenią. Natomiast druga tańsza rzecz była tańsza o 20% i ja sobie zakupiłam fajną sukienkę. Daj Jadusiu tą sukienkę. Kupiłam sobie taką sukienkę, do której będę chodzić do pracy lub gdzieś tam wyjściowo. I długa ona jest, taka maxi, zobaczcie. Mama, to jest taka długaśna sukienka. Tutaj ma rękawek, tutaj jest kołnierzyk. Ona jest cała zapinana od góry do dołu. Ma też paseczek i świetnie wygląda. Zobaczcie, to jest rozmiar M. Szeroka, można się związać, bardzo elegancka, ładna. Adusiu, nie dzwoń, klasyczna sukienka. Kurczę, pierwszy raz, słuchajcie, kupiłam coś takiego. I do jakichś tam klapeczek, mam takie skórkowe klapeczki, ślicznie będzie wyglądać. Jeśli chodzi o cenę, słuchajcie, ta sukienka kosztowała mnie, Boże, gdzie ta cena jest? 179 zł i ta sukienka chyba była przeceniona o te 20%. Dobra, co jeszcze mamy? Co my to mamy? Aha, to jest to, a tam pokaż, co mamy. Aha, to jest to, dobrze. Byłyśmy też, a gdzie kupiłyśmy te skarpetki, Adusiu? Nie w Action czasem? Wydaje mi się, że w Action kupiłyśmy, a kupiłam Adzie ciemne skarpetki, daj tą drugą parę. Zobaczcie, dwie pary takich, dwa komplety takich ciemniejszych skarpetek. Nie mogę Adzie dobrać skarpetek. Słuchajcie, biega wszędzie w skarpetkach, w żadnych łapciach i po prostu tak mi jasne skarpetki zajeżdża, że ja nie jestem w stanie ich dobrać. I ten, jak powierzchniowo są one może czyste, to tak ten brud czarny załazi i na piętach, i na palcach, że już próbowałam wszystkiego i mydło stoplam, i taki Oxy Action i Vanish i cudawianki i nic nie puściło, słuchajcie. Trochę jest lepiej, ale to nie jest skarpetka stricte dla mnie wyjściowa, nie jest z tego pianka, nie wolno. Więc takie troszkę ciemniejsze skarpetki, mimo że są, jest lato, ciepło. Pianka, no nie jest paragonu. Niedrogo te skarpetki, bo to w Action to wiecie. Kupiłyśmy też, słuchajcie, taką ogromną kredę. Będzie do rysowania na naszej kostce, czy na jakimś asfalcie, chociaż o asfalcie raczej nie, bo tu nigdzie asfaltu takiego nie ma. Zanieś ją, kochanie, zanieś ją. Nie ma, żeby można było puścić dziecko i mogłoby sobie swobodnie rysować po asfalcie. To nie wiem, czy trzeba by jechać, żeby aż było tak odludnie, żeby tych aut, samochodów nie było. Jeżeli chodzi o smyka, słuchajcie, spodenki ładne, eleganckie, jeansowe dla Ady. Mają chyba gumeczkę, tak mi się coś wydaje. Powinny przynajmniej mieć. Mają czy nie mają? To jeszcze żeby kupili w Action. Ale to już jest pierdołka, córko. No wiem. Poczekaj. Gumka. No nie wiem. Mam nadzieję, że nie będą za małe ani za duże. Kupiłam 140 rozmiar. Przymierzysz, Adusiu, te spodenki? Proszę, przymierz tam. I powiesz mi, czy są ok, dobrze? To mamy takie fajne, ładne spodenki. Do tych spodenek kupiłam na przecenie bardzo śliczną, taką fuksjową bluzeczkę. I ta bluzeczka też była za 15 zł. W smyku, słuchajcie, w smyku za 15 zł. Piękna bluzeczka t-shirtowa. Adusia przymierza spodenki. Zaraz zobaczymy, czy wszystko jest ok. Dobrze. I teraz u góry się zaczyna. Nie, ściska. Odwróć się. Koszulka do góry. Zapnij pasiorka. To nie jest pas. No, suwaczek. Odwróć się do mnie.
Guzik. No. Pokaż się. Ciężko ten guzik. No, to takie, wiesz co, wyjściowe spodenki raczej, wiesz? Mogę otworzyć? Pokaż się, odwróć się. Obróć się, chcę zobaczyć. Nie no, spoko, córciu. Mogę otworzyć? Bardzo ładne spodenki, możesz. No, spodenki są super, koszulka jest super. Pokaż te spodenki jeszcze bliżej, chodź tu do mnie na chwilę. Tutaj się zawiązuje panienka. Stań tam dalej przy ścianie i podnieś tą koszulkę, żebym mogła zobaczyć. No pięknie wyglądasz, córciu. Naprawdę, bardzo ładnie. Super, koszulkę mamy. Kupiłyśmy też bardzo ładną sukienkę. Taką wakacyjną na wyjazd. Na ramionczkach, o, zobaczcie, jaka kwiecista, na szerokich ramionczkach. Ślicznie będzie Ada w niej wyglądać. Jeszcze jak Adzie zaczesze włosy tak do góry i takiego koka jej u góry zrobi albo pytkę, to tak ją pięknie wysmukla i taka jest wielka, wysoka w tej sukience. Bardzo ładna sukieneczka. Ta sukienka kosztowała mnie, słuchajcie, 50 zł. Także to na wakacje, natomiast na zakończenie roku szkolnego, jak również na rozpoczęcie, miejmy nadzieję, kupiłam piękną bluzeczkę bawełnianą z prześlicznymi rękawkami. Zobaczcie, jakie rękawki ładne. No super, mega. Do tego, wiecie, jakaś czarna lub granatowa spódniczka. Mogą być jakieś czarne zaraz trampeczki. Ale niewygodnie. Niemożliwe. Niewygodnie. No ale to nie będziesz w tym biegać, będziesz w tym szła pod kościółek. Ale pod kościołem pewnie będę biegała. No już nie przesadzaj. Adusiu, spodenki jeansowe mają to do siebie, że trzeba kilka razy kucnąć, usiąść i one się same rozciągają, wiesz? To tak jak po praniu. Widziałaś, co dzisiaj mama robiła? Co? Że kucałam kilka razy, żeby spodenki się rozciągnęły? No. Jeansowe? To tak samo jest z tymi. Zaraz sobie zdejmiesz i działamy dalej. Słuchajcie, tyle jeśli chodzi o zakupy w smyku. Jeszcze wstąpiłam na chwilę do Crossa. To jest taki sklep. Cross się nazywa. Kupiłam takie spodnie sobie do pracy. One niby są na gumce, ale są opięciutkie. Ładna, ładnie wykończona. Ta? Czy nie ta? To. Ładnie taka zawinięta nogaweczka. Fajnie będzie wyglądać. Słuchajcie, taki odzień, spodzień. Ten spodzień kosztował 100 zł. Słuchajcie, niby to takie lekko sportowe, a jednak troszkę eleganckie. Będzie się nadawać cieniutkie na ten teraz okres taki wakacyjny, żeby chodzić do pracy i zarzucić coś. I druga rzecz to piękne jeansowe, ale jednak z cieńszego jeansu spodnie. To jest jakaś firma Toxic. I tutaj sobie 40 kupiłam. Trzy piękne spodnie białe. Nie takie, wiecie, bawełniane, tylko takie jeansowe za 130 zł. Zobaczcie, jest nawet cena przyklejona. Pięknie zwężane, wyszczuplają, fajnie wyglądają. Także taki nowy nabytek. Natomiast jeśli chodzi o bieliznę, słuchajcie, to zakupiłam sobie taką bokserkę czarną i taką samą, tylko białą, słuchajcie. Z Gatty mam taką bluzeczkę, taki sweterek jakby szydełkowy i pod spód trzeba wrzucić top. Czy też, wiecie, to nie są takie zwykłe bawełniane topy. One są z takiego ślicznego materiału, słuchajcie, lekko naciągliwego. Fajnie będzie wyglądać, wiecie, coś sobie zarzucić. Czy do spodenek, czy pod jakąś bluzę. Czy w ogóle, no zobaczymy, w zależności od okazji, czy pod jakąś marynarkę, to mam taki top biały i taki sam top mam również czarny, bo to zależy, co mi w danym momencie będzie potrzebne. Zobaczcie, jest też czarny top z tej Gatty. Z tego sklepu właśnie z bielizną przywiozłam sobie z Jędrzejowa, ja sobie jeszcze przywiozłam, biustonosz, słuchajcie, z Gai. I kupiłam jeszcze bieliznę, w sensie majteczki, ale tego pokazywać Wam nie będę. W kolorze cielistym, żeby też pod takie białe spodnie założyć i też będzie ok. Adusiu, musimy tu trochę posprzątać, bo się zrobił delikatny bałagan. Dobra, kochani, tyle jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze zakupy. Straciłyśmy trochę pieniędzy, ale to były rzeczy, które trzeba było w pewnym momencie kupić.
bo niedługo przed nami wyjazd wakacyjny, bo niedługo zakończenie roku szkolnego, bo były pewne braki na przykład w garderobie mojej, na przykład w postaci tej bielizny czy tych bluzeczek, które będą mi, słuchajcie, ciągle potrzebne, a to do jednej albo do drugiej stylizacji. Różnie bywa czasem i takie bluzeczki są potrzebne. No bieliznę wiadomo, zawsze trzeba ciągle wymieniać, to jest całkiem normalne. Skarpetki a dla Ady bardzo potrzebne, wiadomo, musiałam też dokompletować jej tą garderobę wakacyjną. Miejmy nadzieję, że to już wystarczy, że nic więcej nie będę musiała dokupywać, aczkolwiek znając siebie, to pewnie na tym się nie skończy. Jeżeli chodzi o Agatkę, bo tak pewnie sobie myślicie, że wszystko Adzie kupiłam i sobie, i Grześkowi, Agatka sama sobie kompletuje garderobę i Agatka nienawidzi, słuchajcie, nie lubi, jak ja coś kupuję dla niej, bo ona ma swoje jakieś tam, widzi mi się, jak ma wyglądać i w czym ma chodzić. Więc sama sobie kupuję wszystko na wakacje. Jedyne, na co się skusiłam, żeby kupić Agatce, no to zakupiłam jej ręcznik kąpielowy. A całą inną garderobę, no to oczywiście Agatka sama kupuje. Nawet no czasami zdarza się, że i pokażę, mówi: mamo, zobacz, co kupiłam sobie, czy to, czy to, czy to. I na przykład jak ja jej pokazuję, zobacz Agatko, co ja sobie kupiłam, to mówię: a nie w moim guście, ja tam bym wolała coś innego. Natomiast jeżeli ona coś sobie kupi, to mi to też niekoniecznie odpowiada jako mi, na mnie, dla mnie, dla siebie. Wiadomo, różni nas spora różnica wieku, spora nie spora 20 lat i każdy ma tam swoje jakieś gusta w tym temacie, więc absolutnie nie hejtujcie, Agatka ubiera się sama. Chodzi do sklepów, robi, kompletuje garderobę swoją, wakacyjną i nie tylko. Ja po prostu, jak jest taka potrzeba, daję pieniądze, a ona zresztą też zarabia, więc na takie swoje rzeczy ma kasę, jeszcze otrzymuje od dziadków, więc tutaj absolutnie nie martwię się tym tematem, bo na pewno wszystko na wakacje będzie mieć. Kąpieli? Nie. Okulary są na wakacje. Moi kochani, tym holem zakupowym powoli kończymy tego vloga. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną, że wytrwaliście do samego końca. Słuchajcie, jak zwykle zwieńczeniem hol zakupowy, dosyć duży, ubraniowy i nie tylko. Widzicie, co mi jest potrzebne, w czym, co ja kupuję, co mi się podoba. No, oczywiście możecie sobie zweryfikować, coś tam sobie podpatrzeć, jeżeli Wam odpowiada. No to widzicie i ile kosztuje i gdzie było kupione. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego filmu. Buziaki.